Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu, najpierw Żydowi, a potem Grekowi. List do Rzymian, 1 rozdział, 16 werset. Staromodna Ewangelia. Doktor Berry, kaznodzieja znany w całym anglojęzycznym świecie, był liberalnym teologiem, kiedy miało miejsce następujące zdarzenie. Opowiada to doktor Berry. Pewnej nocy przyszła do mnie, mówi, dziewczyna z Lancashire z chustą na głowie i chodakami na nogach. Chcę, abyś przyszedł i doprowadził moją matkę do zbawienia, powiedziała. Ona jest umierająca i chcę, abyś ją doprowadził do zbawienia. Nie chciałem tego. Zrobiłem wszystko, co mogłem, aby się od niej uwolnić, ale to było na nic. Wszedłem do ich domu, a na górze zastałem umierającą, biedną kobietę. Usiadłem i mówiłem o Jezusie jako pięknym przykładzie. Wychwalałem Go jako przywódcę i nauczyciela. Ona spojrzała na mnie oczami śmierci i powiedziała: to nie jest dobre dla takich jak ja. Nie chcę przykładu, jestem grzesznikiem. Byłem tam twarzą w twarz z biedną, umierającą duszą i nie miałem nic do powiedzenia. Nie miałem żadnej Ewangelii, ale pomyślałem o tym, czego nauczyła mnie moja matka. I powiedziałem jej starą historię o miłości Boga w ofiarowaniu Chrystusa za grzesznych ludzi, niezależnie od tego, że sam w to wtedy nie wierzyłem. Teraz mówisz z sensem, powiedziała kobieta. To jest historia dla mnie. I tak ja ją przyciągnąłem do Zbawiciela i sam też się wciągnąłem od tamtej nocy. Dodał doktor Berry. Zawsze miałem pełną Ewangelię zbawienia dla zgubionych grzeszników. Co za świadectwo dla staromodnej Ewangelii głoszonej przez apostoła Pawła i rzeszę świętych mężów bożych starej, staromodnej historii, za którą Huss, Ridley, Latimer, Kranmer i tysiące innych umarli zamiast zrzec się jej błogosławieństwa. Nadal wykonuje ona swoje szczęśliwe dzieło pomimo powodzi zła wyrzucanego przez paszczę smoka, jak mówi nam objawienie, 12 rozdział 16 werset i 16 rozdział 13 werset. Nadal zdobywa ona duszę, nic nie może jej powstrzymać. Staromodna Ewangelia. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu, najpierw Żydowi, a potem Grekowi. List do Rzymian 1,16.